Cześć Siemonko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku M-Krik. Kolejny odcinek. W dzisiejszym odcinku będziemy kupować oborę. Tak, to już ten czas. Ale tylko oborę. Bez krów. No bo nie mam co im dać do żarcia. Kupujemy oborę i będziemy kupować nowy zestaw siewny. Oczywiście makornik zostaje z tym starym zestawem. Będziemy na dwa siać. Nie da się wiosennej pszenicy siać, nie? W tym farmingu. No niestety. Ale owiec zasieje tam. Na 72 zasieje owiec. A tutaj po tych małych, to ta, tutaj. I tutaj będzie sol. A, bo dobra. Już tutaj trochę mała pól mam. No chyba tutaj też dosieje owiec, żeby była słoma dla krów. Dobra, ale najpierw musimy kupić tą oborę. Budowa zwierzęta, oczywiście tą, oczywiście muszę ją, zastanawiam się, żeby taką puścić, ale stwierdziłem, że jednak ją obrócę, żeby miała od strony gospodarstwa. Nie w tą stronę. O to mi chodziło. No dobra, i obora stoi. Ładnie. Może jakąś jeszcze szopę postawię? Co to jest? Uch, tu jest wielkie. A jakaś mała szopka? Kurde, była taka fajna szopa, ale ja nie mam jej dodanej. Nie mam dodanej, bo tutaj fajną taką szopkę wstawił. Ale dobra. Ten zestaw na razie zostaje. Biegnę do sklepu. Miód jest załadowany. O, właśnie, ceny miodu. O, widzicie, numerki wróciły. Musiałem całego farminga przeinstalować. Wszystkie pliki musiałem wywalić. Wszystko odinstalować. Oczywiście save'y były, no bo wiadomo, save to w Steam Cloudzie się zapisał, czyli w tej chmurze. Patrzę, teraz trzeba ją tu kliknąć. Zapomniałem. Coś chciałem kliknąć, chciałem zobaczyć. A, cenę miodu chciałem zobaczyć. Miód, 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 miód. Mleko nie, chleb nie, mąka nie. Tutaj miód. 3000. Słabo. Musimy jeszcze poczekać. Oczywiście McCormick wlatuje dzisiaj. X8. Ustawienia kół, co tu mamy? Podwójne nie, to szerokie opony z obciążnikami. Dobra. Podstawowy. A ten jak jest? Nie wiem, czy ten jasny? Nie, no jasny. Tablice rejestracyjne. Brony. Bry. O. By. 5, 5, 5. Dobra. Umiejscowienie. Z przodu i z tyłu, kolor podstawowy. O, dobra. Ok. Nie wiem, jakie mam skalowanie jeszcze tych, że ustawione. 310 koni, kup. I teraz maszyny, jedziemy kupować maszyny. Pługi nie, kultywatory nie. Brony talerze, siewniki. Oczywiście kolejny z rzędu, czyli Wanderstadt. Cool. Ile mamy jeszcze kasy? 600 tysięcy. Rozsiewacze nawozu, no bo ja nawozy też lubię robić. Więc cool. Trzeba jakieś pole będzie na łąkę kupić.
No i dobra, to jest na razie tyle. Dobra, jeszcze obciążnik sobie szybko do niego kupię. Nie wiem jaki. Chyba tego. Jak nie tego szybko sprzedam najwyżej. Oczywiście sprzęty do trawy kupimy za chwilę. Widać, że tutaj był resetowany farming. Mam te odbijanie zasrane kierownicy. To jak to było? Ustawienia gry. To nie, to nie. Sterowanie pojazdem. Dodaję normalne. Pomocnicy to nie. Gdzie to było? Ustawienie ogólne, znaczy kic. Promocja pole na sklepieniu. A tu, prostowanie kierownicy, dobra, no mam. Na 100. No i teraz i tak lubię grać. A jeżeli to miałem na 50 koła zasawały. Ale słabą jak już mam tutaj. Dobra, od razu szybko 3 worki kupię. Niech się nasypują już ziarna. Bo tu 3 tony wchodzą nasion. Zostawimy sobie od razu owiec. Oczywiście zestaw kosiarki do John Deere'a będę kupował. Chyba, że do McCormicka mniejszego, ale tak to na razie tą małą kosiarkę kupić. Zwierzęta. Od razu kupię paszowóz. Bo później zapomnę. Przetrząsarki. Oczywiście tą od razu. Skrabiarki. Tą bym od razu kupił, ale... Dobra, kupię tą od razu, bo tu jeszcze jest do wymiany. Nie tą. Tą. Samasza. Teraz najważniejsze. Rożytniki obor... No nie, rożytniki nie potrzebuję. Gdzie są kosiarki? Kosiarki, gdzie są? Garaszek kamieni, mulczery, nawijarki B, prasy. Tu są kosiarki. Czyli tu nie ma takiej małej bocznej kosiarki. Jest kun. Dobra, to lecimy z tym kunem. No i dobra, i 400 tysięcy jeszcze mam. 400 tysięcy przeznaczę sobie na łąkę. Na pole numer... Nie no, 71 to trochę duża łąka na start. Na 52 sobie zrobię łąkę. Tu. A pole na 42. Jeszcze 150 tysięcy, kurde. A ja mam kredyt? Nie, nie mam kredytu. Kurczę, no nie wiem, na to 100 tysięcy jeszcze wydać. Na to jeszcze mi było stać. Kurde, 180 tysięcy tutaj na to pole. Dobra, jadę siać, bo nie dojadę wreszcie na tamto pole. Ale widzę, że chyba wszystkich modów nie ma zaznaczonych.
Tak mi się coś wydaje. No ale dobra, to idzie nadrobić. Nowy zestaw siewny, więc robotka powinna iść. Tutaj przenieść owsa na tym polu, a tam będzie sobie w tych dwóch kawałkach. A przed chatą. A przed chatą sobie na tych dwóch polach. O, tutaj na tych dwóch polach sobie zrobią. No i dobra, zostawiam ten zestaw. Wsiadam do mojego starego zestawu. Stawiam mu tutaj sorgo. I ile ma nasion, tyle po prostu zasieję, tak? Bo numer 42 będzie kolega siał. A, tutaj 47, pewnie to muszę jeszcze dalej jechać. Myślę, że przed domem na razie, przed domem te dwa małe pola łąki wystarczą. Że więcej na razie nie potrzebuję. O jasne, to kamienie są. No dobra, trudno, w pierwszym sezonie będzie z kamieniami. Teraz bym musiał to wszystko zbierać szybko. Za dużo roboty, a ja chcę po prostu, a ja chcę lecieć z tymi odcinkami. Dobra, na ile po prostu mu starczy na się, to tyle zasieje. A za 20 minut kończę odcinek. Dobra, zostawię te 150 tysięcy, może coś mi się przyśli. Na promocji nic ciekawego nie ma. Przetrząsarkę, zgrabiarkę, kosiarki kupiłem. Ewentualnie jakaś prasa, bo przyczepa samozbierająca, coś w tym stylu, nie? Żeby tą trawę jakoś zebrać. Najtańsza prasa 48, ale to jest 100 okrągłych. A do kostek 153. Byłoby mnie stać na tą prasę. Tylko, że jakbym kupił tą prasę, to wtedy już bym miał kasę na nic. Więc dobra, na razie prasa odpuszczę. A samo zbierającą jakąś taką w miarę spoko. Może tą za 70 tysięcy. Za 70 tysięcy już by można było kupić. Dobrze, kupiłem ten drugi siewnik, bo powiem wam, że tym moim to trochę bym się zajechał jeszcze zanim to wszystko posiał. A drugi siewnik zawsze się przyda. I ciągnik większy. Jeśli głównie ten makaron będzie pod ten siewnik na razie. Bo więcej sprzętu na razie nie mam pod niego. Jakbym kupił podwójną kosiarkę kuna, to już by można mógłby latać, nie? Ale no na razie nie. No, także powoli się rozwijam. A może jakieś pole jeszcze dokupić? 150 tysięcy, jest tutaj jakiś fajny teren. To są tereny, ale to są duże tereny. A te małe poletka ile kosztują? 150 tysięcy. Te dwa, a to jest takie wielkie, dobra. Kiedyś to będę musiał kupić, no to wiadomo, nie? Ale tak na razie małych pól to tutaj nie ma. A, bo co to się tak od razu kupuje? Dobra, nic nie kupuję, podtrzymam tę kasę. Sprzedam miód, będzie mnie stać na prasę. Na prasę, no bo kostki lepiej się przetrzymuje niż... Kostki lepiej, łatwiej przetrzymać niż siano luzem na przykład. No wiadomo, mógłbym zrobić tak. Mógłbym tak zrobić, żeby słomę i siano luzem ładować na strych. Ale druga sprawa,
Silos na kiszonkę. Właśnie, silos na kiszonkę, dobrze sobie przypomniałem, bo tak sobie zastanawiałem się, co mi brakuje do pasza, ale mi silos na kiszonkę jeszcze brakuje. Budowa. Jak to będzie? To będzie nie producent? Co to będzie? Silosy. Taki malutki, malutki, to ile on kosztuje? 25 tysięcy. I zobaczcie, gdzie on by tu wlazł. O, tu by pasował mi. Albo tutaj go postawić. Tu też by pasował. Wreszcie to ja to bym musiał aut zrobić. Tutaj już nie bardzo. Tutaj też nie bardzo. A ten cofany? Jak on wygląda? On jest duży. O nie, dobra. Dobra, to silos na kiszonkę jeszcze będą się gdzieś wykombinować. No bo kiszonkę też by się przydało zrobić. Z pierwszego pogosu może nawet. Myślę, że... silos na kiszonkę by się przydał. Może nawet w tym miejscu, o tu na drodze nawet by fajnie było. Będę miał fajny silos. A na gówno tutaj by się postawiło. Czy odwrotnie na to gówno? Tak chyba by było lepiej. No i dobra. 50 tysięcy wydane, 600 tysięcy zostało, ale to już nic nie wydaje na nic, bo nie wiem na co. No te 100 tysięcy musi dostać na nawozy, na nasiona. Przecież nasion ma... nie mam nasion. Dobra, ten tam sobie to sorgo sieje. Ja sobie też tu spokojnie ten owiec sieję. Więc po odcinku zostanie mi tylko... O, dzisiaj przydał się do siebie, bo ten siewnik nie ma nawozu. Właśnie, ten siewnik nie ma nawozu i trzeba na nóż to rozsypywać. W kolejnym odcinku postaram się chyba trawę zrobić na kiszonkę. Tak mi się wydaje. Czy jest kwiecień, to trawa... trawa do cierpca rośnie? Właśnie nie wiem. A trawę można chyba cały rok siać. I dobrze pamiętam. Trawa. Ta, cały rok. Oczywiście oprócz zimy. No to lecimy z robotą. Ogólnie ten odcinek powinien szybciej wyjść dzisiaj o 10, ale wyjdzie o 12. Ale wyjdzie o 12. A jutro na 10 zapraszam was na... na Wielmożną. No ale Wielmożą. O, właśnie. Bo ja nagrałem już chyba za 2 dni temu, ale jeszcze nie wrzuciłem. Ale to znowu spokojnie. Damy radę. Mamy radę. O, mówiłem, że będę wam mówił co odcinek ile mam godzin. Ten to mam 229 godzin w tej grze. No ja się nie wiesz. Co to za wiadomości? Halo? Za godzinę.
Dobra, jeden przejazd długi i będzie zasianek, ale te krótkie już będą. Ile jest minut? 20, dobra, no to jeszcze akurat zdążę znaleźć chyba na odcinku te pole. Dzisiaj dużo nabytków na odcinku, więc ten czas jest trochę inaczej zleciał. Zobaczmy, czy są jakieś łąki na tej mapie. W sensie wiem, że 71. To jest dosyć duży teren. Jakby to kupił. Ale 430 tysięcy, a tutaj jest jakaś łąka jeszcze na mapie? W sensie wiem, że tutaj 18-19 tutaj te łąki małe. A tutaj nie ma żadnej łąki, dobra. Nie wiem, zobaczę. Dużo do siania już nie zostało, więc. Więc zdążę to zacząć na odcinku, bo ten długi ostatni przejazd robię i wtedy już. Mówię wam, po tym krótkim to raz dwa pójdę. Jeszcze to wszystko zwałować. Dobra, to będę miał robotę, a roboty dzisiaj jeszcze. Po tym odcinku. To zwałować, nawieźć wszystko. Znaczy wszystko to, co będę chciał, tym dużo się widzę, bo tym małym nie, bo tam. Przecież w sumie to też muszę 42 nawieźć. No właśnie. Bo tam jest tylko dawka z siewnika. No to ciekawe, ciekawe. Która jest godzina? 10:30? 32. No to akurat 8 minut i będę zwijał. Dobra. Robota idzie. Kurczę, jakbym miał tak cały odcinek siać, to już bym miał to zasiane. Musiał pierwszy minutę jakbym siał. Ale wiadomo, że 10 minut praktycznie straciłem na to, żeby tu przyjechać i kupić te wszystkie nabytki. Więc no. Może znacznik rozłożę. Coś raz. No, żeby nie było, że ze znacznikiem nie jeżdżę. No, czy do końca roku będę miał 500 godzin? Pani, no, nie wiem. To bym musiał zrobić tak, czekaj. To zaraz wam powiem, ile bym musiał grać godzin dziennie w farminga tego, żeby mieć 500 godzin do końca roku. Czekaj też. 500 minus 230. To jest 270 godzin. A dni jest też chyba 270. Aż zaraz jeszcze sprawdzę. Dwa dni. Czyli to wychodzi godzina dziennie w farmingu. Więc jest realne. 272 dni podzielić przez 270 godzin. No to wychodzi równa godzina. Znaczy równa. No tam przecinek 0,7 wychodzi, ale to. Czyli jakieś 67 minut coś takiego wychodzi. No to nie jest dużo, powiem wam. Ja zazwyczaj jak szykuję save'a, to mi schodzi godzina, więc potem praktycznie 40 minut nagrać. Wiadomo, coś tam jeszcze po odcinku ogarnąć save'a. No to tak teoretycznie chodzi, że dziennie w farmingu 22 spędzam za 2 godziny. Czyli jakbym grał dziennie 2 godziny farminga, to jestem w stanie to wykonać. Chyba jak pójdę na obiad, to sobie Eurotrucka odpalę. Będę Eurotrucka grał.
W sensie, jak wrócę, zabiorę tyle nagrody do Krakowa. Źle powiedziałem. A może przed? Obiadam sobie, włączę go. Ale raczej po obiedzie. Zresztą to wiem tylko sam ja, jak ja to zrobię. Co mam? Fajnie to idzie. Dobra, dawaj te ostatnie dwa przejazdy. Widzę, ten na dodatkowym stanie na krymie się wyłączył mod. Nie wiem, jak on się wyłączył. Serio, nie wiem. Ale no dobra. Się wyłączył, to się wyłączył. Ile to tam zaznaczyć? To jest 5 sekund dosłownie. Oczywiście miniaturkę z tym zostałem sobie w robie. On przez cały odcinek, znaczy cały odcinek, od tego czasu co go puściłem, no to właśnie prawie całe pole. A tam było ile? 2,40 hektara teren. No, czyli pole jakieś ze 2 hektary może mieć. A tutaj teren tego pola ile jest? 4,40 niby tu jest. W sensie terenu, bo pola tu jest... No, 4 hektary może być. Nie, 4,20 coś takiego, bo tu aż tak dużo nie odchodzi terenu jak tam. No to myślę, że tak 4,20 może być. 2 metry więcej mam od niego, ale wiadomo, że ja mam lepsze nawrotki, tak? Szybciej ten nawrót ogarnę niż on. Na tle obory chyba sobie miniaturkę zrobię. Będzie stawiamy oborę oraz nowe nawetki, coś takiego. No dobra, dwa przejazdy i zasiadłem, więc na spokojnie. Pamiętam, jak z artystą w pole powiększałem. Później to oraliśmy na dwa pługi. To było coś pięknego. Dobra, także ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Tutaj dojeżdżam ten ostatni przejazd, ostatnie dwa przejazdy. I kończę. I lecę dalej. Lecę dalej, ja sobie to ogarnę wieczorem, ten safe, albo po południu. Albo może nawet w poniedziałek, nie wiem. W poniedziałek już będę Hoinballera nagrywał. Może się uda jeszcze w razu Elengrada ogarnąć. Chcę się nagrać. Dobra. Się składamy. Siemnik wysyłam. Tutaj. Bo tam będę siał. John Deere tutaj tak perfidnie stoi. Albo ja go od ostatniego odcinka nie przestawiłem. A John Deere powinien tutaj stać. Z przyczepami. Ale dobra, porządki sobie trochę po odcinku, wiadomo, to nie jest czas. Tutaj obora ładnie. Ciekawe właśnie, czy jak jest ten znaczek w tą stronę, czy będzie mi się to obornik pojawiał. Ale powinien. Dobra, nie kupuję tych krów, bo po co? Mają mi zdychać. No, miód się ładnie produkuje. McCormick jedzie, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka.
Jeszcze pokażę wam, ile on zasiadł ten drugi, mówił McCormick. Ten mniejszy. Jak to jest to pole? No, prawie całe pole zasiadł. Stał mi tu ostatni przejazd, co został. Więc myślę, że ładnie się spisa. Więc dziękuję wam za oglądanie tego 30-minutowego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć! Widzimy się w kolejnym odcinku już jutro. Na razie.